Witaj. Dziś zapytam Cię o to, czy wiesz, czego pragnie Twoje dziecko. Wyobraź sobie następującą sytuację. Twój nastolatek wraca do domu ze świadectwem po zakończeniu roku szkolnego. Przeważają w nim oceny czwórki, piątki, ale jest też jedna dwuja z geografii. Dziecko pokazuje świadectwo Tobie, pokazuje rodzinie. Jak myślisz, na co my, dorośli, zwrócimy uwagę w pierwszej kolejności? Jeśli pomyślałeś o tej nieszczęsnej dwójce, to masz rację. Mamy taką tendencję do wychwytywania tego, co złe i niepożądane, zamiast skupić się na pozytywach. Dziecko może być matematycznym geniuszem, może wygrywać konkursy, ale my, rodzice, i tak będziemy się zamartwiać nad tym, że słabo mu idzie z tej geografii. Kolejna sytuacja. Dziecko poprawiło ocenę z dwójki na trójkę. Zamiast pochwalić dziecko za wysiłek, mówimy: gdybyś się bardziej postarał, byłaby czwórka. Podobnie sprawa ma się z zachowaniem małych dzieci. Rodzice na ogół skupiają się na tym, co trudne w jego zachowaniu, przez co nieświadomie je wzmacniają. A dzieci, jak to dzieci, pragną naszej uwagi, nieważne jaka by ona była. Zastanów się więc, co robisz, gdy dziecko robi ci scenę w sklepie. Gdy nie chcesz mu kupić jakiejś zabawki, gdy krzyczysz wtedy na dziecko, szarpiesz się z nim, poddajesz się na koniec i dla tak zwanego świętego spokoju kupujesz ten przedmiot. Czy może zaciskasz zęby, w myślach liczysz do 50, ale pamiętaj, od tyłu, i po prostu nie zwracasz uwagi na zachowanie dziecka. Zadziwiająco często rodzice nie zwracają uwagi na pożądane zachowania dziecka, przez co sami sobie robią krzywdę. Gdy dziecko wykona nasze polecenie, naszą prośbę, zachowa się odpowiednio do sytuacji, przechodzimy nad tym do porządku dziennego i przyjmujemy to jako coś oczywistego. Nie zauważamy tego w ogóle. A jeśli nie zwracamy uwagi na te pożądane zachowania dziecka, to ich po prostu nie wzmacniamy. Jeśli skupimy uwagę na dziecku, tylko gdy wpada w histerię, to ono coraz częściej będzie stosowało na nas tę metodę. I faktycznie pożądanych zachowań może być coraz mniej. Dlatego pamiętaj, zamiast karać dziecko za złe zachowanie, nie zwracaj na to zachowanie uwagi. Oczywiście, jeśli możesz. Natomiast zacznij zauważać zachowania pożądane. Zobaczysz, jak szybko zacznie ich przybywać. Zrozum, Twojemu dziecku zależy przede wszystkim na Twojej uwadze. To jest dla niego najwspanialsza nagroda. Dlatego spędzaj z dzieckiem czas. Po prostu towarzysząc mu. Bądź z dzieckiem, ale tak w pełni. Zauważ, gdy tylko zrobi coś dobrego, coś, na czym Tobie zależało. Powiedz dziecku na przykład: dziękuję, że posprzątałeś te klocki. Lubię, jak robisz ze mną zakupy. Umiesz mi doradzić, co wybrać. Czasem dosłownie wystarczy puścić do dziecka oko. To jest dla niego wystarczający sygnał, że zauważasz je i aprobujesz jego zachowanie. Oczywiście powinieneś do tego dołączyć czasami przytulenie, całus. Gdy jest starsze, przybij piątkę, pogłaszcz. Aby podsumować mój wykład, przedstawię Ci teraz zadanie na ten tydzień. Daj dziecku
swój czas. Ale tak w pełni. Niech będzie to tylko pół godziny dziennie, ale niech będzie to czas tylko i wyłącznie dla Twojego dziecka. Zauważaj wszystkie pozytywne zmiany. Jeśli Cię zainteresowałam tym tematem, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś tu po raz pierwszy. Odwiedź też moją stronę anetaszostak.pl. Masz również możliwość zapisania się na kurs Relacje z dziećmi, jak je budować, żeby nie zwariować. Kurs dostępny jest na stronie www.anetaszostak.pl. Serdecznie pozdrawiam.